Cześć, z tej strony Konrad z redakcji GamingMusic.pl. Przygotowaliśmy ten tutorial w ramach akcji marki Asus ROG for Creators, w której motywem przewodnim jest produkcja muzyki akcji, w której do wygrania będzie taki sprzęt. Ale trzeba będzie najpierw stworzyć muzykę. Wolfie. Cześć. Z tej strony Konrad Welina Brzozowski z Redakcji GameMusic.pl. Dzisiaj mamy dla was nieładną gratkę. Zostaliśmy poproszeni przez firmę Asus, by przetestować ich laptopa z serii Rog GX55 Duo. To jest Asus Rog Zephyrus. Jest to całkiem potężny laptop. Na pokładzie ma AMD Ryzen 9 5900HX taktujący się jak spojrzę tutaj to na razie on się taktuje na 3 GHz, ale ma turbo i potrafi wskoczyć na zdecydowanie wyższe e, wartości. Główną rzeczą wyróżniającą laptop e, Rog Zephyrus Duo m, na tle innych laptopów high-endowych to półtorej ekranu. Dlaczego mówię półtorej ekranu? Mamy dwa monitory. Pierwszy ekran standardowo tutaj umiejscowiony e, ma rozdzielczość standardową 4K która obsługuje bez najmniejszego problemu bardzo, bardzo, bardzo zgrabną Natomiast druga rzecz, ta, ta połówka ekranu, ta półtorka ekranu to jest ekran poniżej samego laptopa i jest to, moi drodzy, ekran też 4K w cudzysłowie, bo ma taką samą ilość pikseli w poziomie, natomiast ma dokładnie połowę pikseli pionie, więc technicznie co? Powiedzieć, że to jest 2K to byłoby troszeczkę niesprawiedliwe, bo chodzi też o aspekt ratio, więc wedle aspekt ratio to byłoby rozdzielczościowo 4K w poziomie 2K w pionie. Na pokładzie mamy jeszcze 48 GB ram taktujących się z zegarem 1.5 GHz, także całkiem nieźle. Jako karta graficzna w tym konkretnym modelu mamy Nvidia GeForce RTX 3080. Z pokładowymi 16 GB RAMu. Także jest to maszynka, która powinna dać całkiem nieźle radę. Ale tyle o samych danych tego komputera i specyfikacji. Teraz zabieramy się do produkcji muzyki na tym komputerze. Bo w końcu w najnowszej akcji ROG for Creators o to chodzi. Dobra, czyli mamy nasz projekt. Zaczynamy, będziemy robić y, pod y, animację y, promującą akcję ROG for Creators y, od Asusa. Zatem. Co już wiem po sprawdzaniu, e, po sprawdzaniu tej, e, tej animacji, utwór oryginalny, który tam został e, zaproponowany, ma 136 uderzeń na minutę, czyli 136 bpmów. I te BPM -y sobie zrecyklingujemy. Nie ma sensu kombinować, robić jakiegoś, jakiegoś innego, e, innego tempa, ponieważ ewidentnie po. po mm, Montażu widać, że, że ta siatka była w 136 BPM, więc to będzie nasz, nasz starting ground. W jakim klimacie muszę zrobić ten utwór. Bo wizja, moi drodzy, jest najważniejsza. Moim zdaniem, wizja jest absolutnie najważniejsza. Jeżeli dostajecie obrazek, pod których chcecie zrobić muzykę, to trzeba spojrzeć, co jest w tym obrazku, w jakim jest rytmie, w jakim jest tempie, co tam się dzieje i wówczas łatwiej jest nałożyć sobie. Swego rodzaju kreatywne homonto, bo w dzisiejszych czasach, mając masę instrumentów płatnych, darmowych, efektów płatnych, darmowych, oprogramowanie też jest coraz tańsze i coraz więcej umożliwia. Komputery są na tyle potężne, że jest tak naprawdę, mając laptopa przed sobą, mamy, mamy studio yy, dźwiękowe. I jesteśmy w stanie w każdą stronę pójść muzycznie z instrumentami. Czy to wirtualnymi bibliotekami, czy to y, instrumentów y, organicznych, czy to korzystając z syntezatorów. I jesteśmy w stanie stworzyć wszystko w dowolnym kierunku, w dowolnym gatunku. Y, więc trzeba sobie wybrać konkretny azymut. Bo jeżeli możecie pójść w 360 stopni dookoła, y, wybrać sobie to, ten, ten kierunek, to trzeba wybrać kierunek, bo inaczej to będziecie biegać, y, biegać w kółko. Więc. Y, Wydaje mi się, że do tej animacji najbardziej sprawdzi się swego rodzaju fuzja tego, do czego nas przyzwyczaiły ostatnie lata, jeżeli chodzi o klimaty technologiczne, muzyki elektronicznej i też samego, samego cyberpunka, czyli cyberpunk. W pewnych Pewne klisze na pewno będę starał się nawiązać, ale zrobić to w swoim sosie, ponieważ jednak muzyka cyberpunkowa, cyberpunkowa czyli mid-tempo electro house, głównie oscyluje w okolicach 90 bpmów. Tutaj mamy 136, który jest mniej popularny w tej chwili, jeżeli chodzi o klubową muzykę elektroniczną, więc coś ciekawego będzie można tutaj, tutaj zaproponować. Także na start mam wrzuconego swojego punchboxa. Mam teraz poszukam też ze swoich bibliotek, ponieważ nie mamy czasu, więc trzeba będzie stworzyć. Mm -hmm. A będzie stworzyć sobie też jakąś linię perkusyjną. Ja bym zaczął od lupa. Naj... Wydaje mi się, że tutaj y, nie ma co kombinować i próbować zbudować czegoś całkowicie liniowego i aranżować od, y, od początku do końca, tylko zacząć od zbudowania jakiegoś, y, jakiegoś pełniejszego lupa, jak, jak, jakiejś frazy i dopiero później to subtraktować. Zakładając, że główna część będzie tutaj, bo już podzieliłem sobie projekt tak, żeby mieć. Mniej więcej jak idzie narracja w animacji, czyli mamy wstępik, pierwsze logo ROG, później mamy część pierwszą, w której tak powiem akcja jest, ale nie jest jak, aż tak zapalczywa jak w drugiej części. Druga część to jest ten nasz fight, i później mamy jeszcze raz logo ROG, całą akcję ROG for creators i zakończenie zejście do, do ciemności. Więc spróbuję od tego miejsca coś, coś zbudować i później nadbudowywać do tego. Więc na początek, może spróbuję jakiś lub stworzyć i parę, parę syntów. Śledźcie kolejne filmy, a my pomożemy Wam wykonać zadanie konkursowe, czyli stworzyć muzykę pod animację Reignite, która jest animacją promującą społeczność Republic of Gamers.